Cześć ziomeczki kochane, to ja wasz Wojtas. Kolejny film. Bierzemy się za robotę. Dużo osób mówi o takiej sprawie, o tłumieniu rękami lewą, prawą. Zapewne jakieś już tam filmy były. Mimo wszystko chcę jeszcze raz pokazać właśnie wszystkim, którzy tam się ciągle mnie pytają, właśnie jakiś tam grał jakiś kawałek, jakiś nie wiem, Metaliki czy coś. Ostatnio było na tym filmiku Gramy Nie Śpimy, co robiliśmy, i tam właśnie ktoś mówił odnośnie tam Blacknet, że tam któraś struna przeszkadzała. Dzisiaj zajmę się prawą ręką. No i tłumienie prawą ręką przede wszystkim polega na tym, że sobie tłumimy tą częścią nadgarstka, tutaj tym, prawda? Palmuting. To właśnie chodzi o to, że tym nadgarstkiem właśnie tłumimy strunę. Tylko teraz posłuchajcie sobie, ja mam włączony przester. Posłuchajcie sobie, jak to będzie, jak jest brzmienie, które jest nieprawidłowe. Na przykład chociażby o... Tutaj jest, no, jak trzymamy rękę gdzieś tutaj i gramy, to brzmienie jest kijowe. Jak się przesuwamy w tą stronę, też jest złe, bo słychać cały czas, słyszycie z głośników takie dudnienie. Też jest złe. To na przykład tak samo też dudni. Z kolei jak położymy rękę na mostku, to tak samo nic się nie dzieje. Bo wybrzmiewa ten dźwięk, prawda? Więc położyłem tutaj na mostku, czyli generalnie w ogóle na strunach nawet nie położyłem, nie? Najlepsze miejsce to jest jakby tuż za mostkiem, tuż gdzie, w miejscu, gdzie mostek jest i się zaczynają struny. I to najlepiej właśnie w tym miejscu położyć sobie rękę. Bo na przykład mam... Teraz też wybrzmiewa, zaraz wam powiem, o co chodzi, ale patrzcie. Tu mam poprawnie tłumione tą prawą ręką, prawda? Bo lewą nic nie robię. A teraz pusta jest. A teraz tłumione. Jest taki właśnie dźwięk, taki, jakby to powiedzieć, bardziej jest taki zdecydowany, bo tutaj, tu z kolei jak mam puszczoną strunę, nietłumioną, dźwięk jest taki klarowny i taki ostry. A z tłumieniem? No, tutaj widzicie, to jest jedna rzecz. I w zasadzie można powiedzieć, dobra, i tak ci dźwięki nie są krótkie, prawda? Bo to jak widzicie, no generalnie dźwięki... On wybrzmiewa. To widzicie, no to też troszeczkę teraz można powiedzieć, no to czyli nie do końca tak tłumienie wygląda. To co tu wam pokazuję, to właśnie poprawnie ma brzmieć ta prawa ręka. Żeby tutaj, ja już tą lewą nic nie robię, to zrobię osobny filmik, jak z tą lewą ręką jest samo tłumienie. Żeby dokładnie uwypuklić, na czym to polega i jak to łączyć. Tutaj na przykład takie ćwiczenie, możecie sobie teraz wziąć sobie gitarki i odpalić sobie tam, prawda, przesterek. Uwaga, odpalajcie sobie przesterek. I teraz tak, właśnie jedno ćwiczenie, to zróbmy coś takiego, że spróbujcie właśnie wyłapać ten dźwięk. Tylko pamiętajcie, żeby palce były tutaj prosto. Nie na przykład jakoś podkurczone, czy jakoś... Jakieś takie rzeczy. O, niby krócej jest, ale... A tu się w ogóle jakiś się dzieje, jakaś masakracja, no nie? Chodzi o to, żeby wszystkie struny złapać.
no nie do końca musi być idealnie sztywny, idealnie prosto. Może być też tak, na przykład jak ja coś gram. To, prawda, tutaj sobie troszeczkę mam te palce zgięte, tak jakby one obejmują, tak jakbym obejmował struny, prawda, tutaj tymi. To też nie to, że na przykład, że robię pióro jednym palcem i sobie tłumię, bo nie dam rady. Tutaj wtedy te dwa palce, które trzymają piórko, są unieruchomione. Tak samo jak sobie robię, że trzymam dwoma, no to poza tym nie ma co wydziwiać. Żaden inny układ nie jest lepszy niż ten właśnie o taki, gdzie po prostu sobie trzymamy. Wychodzimy od wyprostowanej ręki, a jak zaczynamy coś grać, to sobie właśnie troszeczkę te palce się zaginają. Czyli spróbujcie teraz właśnie grać na pustej strunie E, na najgrubszej, żeby znaleźć tak właśnie odpowiednio krótki dźwięk, prawda? Pamiętajcie cały czas o tym, że ten dźwięk właśnie jest, powinien być taki jak tu. Nie tak jak tu. Prawda? Nie tak jak tu. Ale nie tak jak tu. Tylko właśnie. To popróbujcie. Teraz to samo. Tutaj specjalnie tłumię. To samo na strunie piątej, czy na strunie A. Macie to? Teraz struna czwarta D. Teraz struna G. Teraz struna B, druga. I E, najcieńsze. I widzicie, każda z tych strun troszeczkę inaczej wybrzmiewa. Wiadomo, że używamy tak najczęściej w tłumieniu do takich riffów to te trzy najgrubsze struny. Jednak też chodzi o to, że jak się przesuwamy, jakieś mamy melodie, gdzie na przykład zależy nam na tym, żeby nie było słychać pozostałych i na przykład takiej. O, żeby nie było słychać pozostałych, to i tak musimy to położyć na nadgarstek. Przecież nie będę grać, powiedzmy, taki. No, pozostałe struny się wzbudziły. Tylko też, jak pewnie zauważyliście, jak szliśmy po strunach w dół, to troszeczkę ręka odrobineczkę się jednak przesuwała w dół. Na przykład nie dam rady zagrać na najcieńszej w pozycji takiej, to bym musiał jakąś rękę wyginać, prawda? Czy na przykład na najgrubszej. Teraz spróbujcie sobie zrobić właśnie takie ćwiczenie, że na najgrubszej strunie ok, i teraz na najcieńszej. Na najgrubszej. Ręka się troszeczkę przesuwa i to musicie sobie ten ruch ręki wyrobić właśnie w trakcie ćwiczeń, żeby ta ręka odrobinkę mimo wszystko chodziła. To się nie da tak na sztywno, że mamy w jednym miejscu i tutaj ten aparat do grania, wydobywania dźwięku, on siedzi sztywno, prawda? No to trzeba dopracować. Także no, myślę, że to jest mniej więcej jasne. Ja wiem, że tutaj że są różne problemy, jeśli chodzi o utwory, prawda? Bo w jakimś utworze jest taki riff, w jakimś jest inny riff, ale prawda jest taka, że jak my złapiemy jakiekolwiek dwa dźwięki, czy jakieś, nie wiem, to zapanujemy właściwie nad wszystkimi strunami, bo po prostu kładę rękę na wszystkie struny. I teraz nieważne, czy gram na najgrubszych, to wszystkie wytłumię. I
To byłoby na tyle. W następnym filmiku zrobimy sobie ten motyw, jak to zająć się lewą ręką. Tu była prawa, teraz będzie lewa ręka. Także dzięki za oglądanie, papateczki.